Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejną przyjemność prezentować wam, dla was coś zupełnie nowego. Piotrek, cóż tu mamy? Pixo Max, czyli... Pixo, czyli tylko, że Max, no, czyli tak jakby lepsza wersja Pixo. Tak jest, lepsza wersja, zupełnie nowy produkt. Ja to, słuchajcie, ustrzeliłem w takiej opcji Kickstartera jeszcze wiele, wiele miesięcy temu. Firma Divum, oni generalnie robią plecaki, wyświetlacze, przeróżne cuda. Nie będziemy gadać. Piotrek otwiera i zobaczycie co i jak. Tutaj jeszcze dla przypomnienia, Divum Pixo, czy Pixu, jakoś tu się tutaj to przewijało. Ok. On u mnie sobie tutaj działa w warsztacie. A dzisiaj, ale zaraz wam też pokażemy różnicę. No i co tutaj mamy w ogóle w opakowaniu? Jest jedno pudełko. Piotrek będzie rozpakowywał, drugie ja. Nie wiem, czy coś tam jeszcze było? Czy... Nie, to wszystko. Jest to wersja dużo bardziej zaawansowana. Po pierwsze, zamiast wyświetlacza składającego się z 16 na 16 diod, tutaj jest wersja 32 na 32. Kolejna rzecz to tutaj jest chyba 2500 mAh, tutaj jest 5000 mAh akumulator, co daje od 6 do 10 godzin pracy na zasilaczu. Zaraz się przekonamy, jak to faktycznie wygląda. Dobra, rozpakował i Piotro. I te diody, które tutaj są zastosowane, tutaj są takie, powiedzmy, dużo słabszej mocy, a tutaj podobnoż jest to prawdziwa petarda, jeśli chodzi o jaskrawość tych diod. Się przekonamy, czy to prawda. Czyli tutaj mamy 1024 diody. Wszystko ładnie, pięknie zapakowane i tak dalej, i tak dalej. O, naklejki, no, słuchajcie, naklejki. To jest coś, co każdy lubi, no nie? Dobra. Ciekawe, gdzie trafią. Pewnie nie do mnie. Dobra, mamy tutaj instrukcję. Jeszcze zobaczymy. Instrukcja. Poczytamy później. No i teraz rzecz najważniejsza. No, ja już tutaj bym uważał. Gdzieś przy ekranie z nożyczkami czy z nożem. I pytanie, czy jest też naładowane. Bo nie wiadomo. Tak to wygląda. Jeszcze pewnie jest jakaś folia. Jak znam życie. Jest. Czyń honory. To uczucie, kiedy zrywacie folię z wyświetlaczów, nie? Dobra. Jeszcze jedna jest. Nie, nie, a to już może... To już może zostawimy. Dobra. Dobra. No i gdzieś tutaj powinien być włącznik. No, gdzieś powinien być. Czekaj. Ja nie widzę. Tutaj jest. A, dobra, z boku. Dobra. No. Dobra, i tutaj od razu pokazujemy do tej kamery. Trzymaj, Piotrek, to. I tutaj zobaczcie. Zaraz sprawdzimy też, jeśli chodzi o parametry tego jednego i drugiego. No zdecydowanie tutaj dużo, dużo bardziej jaskrawy ten wyświetlacz jest. I od tyłu od razu wam powiem, że jeszcze gdzieś tutaj powinna być taka nóżka. Oj. To może w akcesoriach będzie. Albo tutaj, zobacz jeszcze. No. Właśnie, bo tam jest jeszcze coś. I tutaj będą chyba kable nawet. Przewody. Może tak, może nie. Nie wiadomo. No, tak jak sądzę. Jestem ciekaw w dzisiejszych czasach, czy jeszcze USB, no bo pewnie ładowanie. A nie, może normalna jakaś ładowarka. Dobrze, zaraz zobaczymy. USB-C. No i właśnie, tego byłem ciekaw. Czy będzie już USB-C, czy jeszcze
jak niektóre firmy, słuchajcie, przemycają to stare USB. Tutaj jeszcze mamy zasilacz do samochodu, do zapalniczki. Mamy długi, długi przedłużacz właśnie z gniazdem do zapalniczki. Czyli tu robimy tak. I mamy dwa uchwyty takie do szyb. Czyli przyssawki. O, tu jest nóżka. O, właśnie. Czyli mamy takie dwa uchwyty z przyssawkami, ponieważ tutaj funkcją tego wyświetlacza również jest mocowanie tego na przykład na witrynach sklepu albo w oknie samochodu. To sprawdzimy później w samochodzie. Zobaczymy, jak to będzie się trzymało. No więc takie głowiczki plastikowe. Tutaj nie ma co mówić. Dobra. Ta nóżka, tak, jest tutaj wkładane. Po prostu jest wciskane tak, widzicie, od tyłu i wszystko elegancko się trzyma. Dobra, to ja biorę telefon i zaraz zobaczymy, ponieważ tą aplikację Divum ja mam, ale zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy z parowaniem tego, no bo dodajemy tak naprawdę nowe urządzenie. Connecting, zaraz zobaczymy. Czy przypadkiem na przykład nie trzeba będzie aktywować jakoś Bluetootha? Bo na razie nic nie ma. Zaraz zobaczymy. Jest jasny jeszcze. Tak, tak, tak. Tutaj właśnie. A tutaj będą też te tryby. Nie no, kurczę, jest, powiem wam szczerze, niesamowicie jaskrawe to. Dobra, wciskaj tam, zobacz, co jeszcze można z tym zrobić. Dobrze, ja już widzę tutaj na w urządzeniach Bluetooth nowych jest Pixel Max, więc to jest w porządku. No i teraz już przechodzimy do aplikacji. Jeszcze chwilkę. Czekamy i czekamy. No. 3 minuty później. Dobra. I mam tak, żeby nie było, że ściema, mam dwa urządzenia, czyli wykrył Pixel stare, jest jako sparowane i Pixel Max jako nowe. I już tutaj patrzymy. No. Jest, jest. Jest. Tutaj jeszcze pokazuje mi się tak, że aktualizację, słuchajcie, żeby zrobić. No więc od razu to zrobimy, skoro tutaj jest to sugerowane, żeby zupdate'ować software. No to chwileczkę poczekamy. Może coś nowego tutaj dograją. Software się zupdate'ował. Zobaczymy. Jest połączone do Pixel Max. No i teraz, jak widzicie, praktycznie działa to błyskawicznie. Słuchajcie, całej aplikacji wydaje mi się, że nie będziemy omawiać, bo było to dosyć szczegółowo omówione przy tej opcji Pixel, tej poprzedniej. Zdecydowanie oczywiście, tak jak mówię tutaj, ta kontrastowość, pobaw się Piotrek, ja będę mówił. No i oczywiście sama rozdzielczość robi tutaj swoje. Bardzo dobrze, jak możesz Piotrek coś z czernią włączyć. Już. No powiedzmy, że to. Czarny tutaj jest idealnie czarny. To nie jest wyświetlacz, gdzie jest ta biel zasłaniana, tak? Biel wyświetlacza nie jest zasłaniana świecącymi się kolorami RGB, tylko tutaj czarny jest czarny i faktycznie ten czarny kolor jest zupełnie taki matowy. O właśnie, no naprawdę to wygląda
Rewelacyjnie. Zobacz, Piotrek, jeszcze jakieś zegarki. Już patrzę. Odeślę was, słuchajcie, do strony, czy do tej aplikacji, bo opcji właśnie przy tej aplikacji jest mnóstwo. Bardzo fajną tutaj na przykład właśnie to, co Piotrek włączył, na przykład jakieś wszystkie stopery, czyli wszystkie jakieś imprezy rodzinne. Właśnie to jest rewelacja. Czyli liczenie wyników. Macie tablicę właśnie taką informacyjną. Oczywiście jakieś stopery. Oczywiście możecie używać tego jako jakieś powiadomienia. Mnóstwo opcji. To jest bardzo, bardzo zaawansowana aplikacja. Świetną też jakby stroną tej aplikacji jest budowanie jej przez społeczność, która wrzuca tutaj kolejne animacje. Czyli to ludzie tworzą te animacje, wrzucają i możecie mieć tutaj. Ja tylko zobaczę, bo widziałem tutaj jedną rzecz, która spróbuję, czy mi się to uda zrobić. Oczywiście możecie robić swoje, tak? Czyli możecie robić jakieś tam, nie wiem. Okej. I aha, to jest 1/4. Dobra, bo tutaj teraz wyświetlacz jest dużo większy. Czyli jeśli chciałbym napisać OK, no to tutaj mamy jak gdyby 4 razy więcej miejsca niż w tym małym piksu. I robicie to praktycznie z ręki, od razu przeskakuje tutaj i gotowe. Co jeszcze? Ma tutaj również komunikację głosową, więc możecie gadać do iPhone'a, tak, do Siri albo do Google Asystenta i on będzie przekazywał tutaj informacje. Są na przykład, zobaczcie, jest decybelomierz. Ponieważ jest tutaj mikrofon, więc on od razu jest teraz cicho. 38 decybeli. Jak zaczynamy hałasować, to można postawić na przykład w warsztacie przy maszynie, nie? Sprawdzić, jak to jest głośne. Tyle w temacie. Tutaj Piotrek, jeszcze zobacz na przykład, pokaż montaż tych przyssawek. Przyssawki są mocowane jedna u góry, jedna na dole. I wtedy bardzo fajna rzecz właśnie, na przykład na witrynie sklepu, wychodzicie gdzieś, wrzucacie stoper, że nie wiem, wracam za i zaraz tutaj wrzucimy, nie wiem czy jestem tutaj, calm down, set time, minuta, tak, i macie, że za minutę coś się wydarzy. I tutaj Piotrek zamocował jedną przyssawkę, tutaj mocujecie drugą przyssawkę i wtedy mocujecie to do przedniej szyby albo tylniej, nie? No. Albo bocznej. I wtedy mijamy kogoś na ulicy i coś tam mu komunikujemy. Jeśli chodzi o samo wykonanie, no to zdecydowanie ten Pixus stary, który wydawał mi się dobrze wykonany, to jak najbardziej nie zmieniam zdania, ale ten bije na głowę. Po prostu ten wyświetlacz jest dużo, 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 dużo lepszy. Idziemy w takim razie do samochodu. Przykleimy to. Zobaczycie, jak to wygląda w tylnej szybie auta. I widzimy się już niedługo, nie? Dzięki. Link. No właśnie. Link. No. Wywaliło, nie? Rozwaliło szybę. Widzimy się już niedługo. I to wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.